na który czekałem jako fan druku 3D. Chciałem zobaczyć, co ma maestro Łukasz do powiedzenia, słuchajcie, na temat projektowania 3D w Fusion 360, czyli taka naturalna, jeżeli się mylę, Łukasz mnie popraw, taki naturalny krok dalej po Tinkercadzie, prawda? No tak, 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 zdecydowanie. Tu kroków dalej może być dużo, tak naprawdę. Wydaje mi się, że jednym z nich, takim najbardziej oczywistym, jest właśnie czy Fusion, czy w ogóle programy klasy CAD, bo Fusion to jest tylko jeden z programów. Jest ich tutaj co najmniej kilka. Ale ja sam, ale sam Tinkercad jakby promuje Fusion jako kolejny krok, ponieważ są z tej samej stajni, prawda? Tak, to ten sam brand jest. To jest ten sam brand, czyli Fusion i Tinkercad, i Inventor, i AutoCAD to jest Autodesk firma. Kiedyś w ogóle to oprogramowanie, tak z bardzo takiej czystej ciekawostki, jak ja jeszcze byłem na studiach, czyli bardzo dawno temu, i ono było płatne, nie można było znaleźć oprogramowania bezpłatnego, natomiast firma Autodesk wymyśliła sobie taką sytuację, zresztą bardzo dobrze i bardzo dobry pomysł z ich strony, żeby wersje edukacyjne były za darmo, bo inaczej musielibyśmy płacić kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście w skali jednego miesiąca, bo to jest dobre oprogramowanie i drogie, dlatego żeby wymyśliła, że będzie ono za darmo dla studentów, no z bardzo prostej przyczyny, ponieważ będą przyzwyczajali studentów do używania oprogramowania i później jak firmy na rynku będą szukały nowego na rybku, to jeden przyjdzie, powie, że zna AutoCAD-a, drugi AutoCAD-a, trzeci AutoCAD-a, czwarty Inventora, no i ten rynek będzie pozamiatany. Taką konkurencją naturalną dla Fusion jest Solid Edge, którego też mam u siebie i też pokażę różnicę, już sobie go tutaj odpalę, żeby go było, żeby nie tracić czasu na odpalenie tego programu. I jest też program, który się nazywa chociażby SolidWorks, to w zależności od tego, do którego z nich jesteśmy przyzwyczajeni. Ogólnie w programach klasy CAD, bo do nich zaliczamy Fusion, mówimy o takiej samej metodologii działania. Ogólnie wszystko się robi tak samo, jak dla mnie to te programy ruszą, różnią się ikonami. Ja znowu miałem trochę inną technikę nauki tego oprogramowania, bo ja na początku uczyłem się rysunku płaskiego. Mam moje gdzieś tam w jakiś sposób życie zawodowe jest powiązane z rysunkiem technicznym, z powiedzmy mechaniką jako taką, ponieważ jak szedłem do pracy jako nauczyciel, no to gdzieś moja gdzieś tam praca tam powiedzmy była niepewna w tych pierwszych latach i stwierdziłem, że zrobię sobie studia podyplomowe z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, więc jestem też programistą CNC. Chociaż szkolę i prowadzę kursy w tym zawodzie, natomiast nie pracuję i nigdy nie pracowałem, nie miałem okazji pracować, ale no gdzieś tam rysunek techniczny jest mi bardzo bliski, można powiedzieć, że to oprogramowanie mam może nie w małym palcu, ale w jednym palcu, no bo w małym palcu byłoby za ciężko to opowiedzieć. Ja tylko wtrącę i ja już znikam. Słuchajcie, oczywiście na koniec będzie certyfikat, tak więc zapraszam Was do zostania z nami. Webinar potrwa godzinkę, jest nagrywany, nagranie będzie udostępnione później na YouTubie, na kanale Mentor Systemy Audiowizualne. Oddaję Was, że tak powiem, w ręce zawodowca Łukasz Gierek i Fusion 360, projektowanie 3D i nie tylko. Dobrze, to jeszcze raz się przywitam oficjalnie, udostępniam już ekran. Pozwolicie, że zamknę udostępnianie tutaj kamery, bo i tak jest słabej jakości, a mnie się będzie dzisiaj pracowało wygodniej przy troszkę ciemniejszym świetle, więc mnie tutaj i tak nie będzie widać. Więc zostanę dzisiaj z Wami tylko i wyłącznie z dźwiękiem, ale już udostępniam sobie ekran tak, abyście widzieli, co ja tutaj mam do pokazania. Tak naprawdę fajnie by było, żebyśmy zaczęli sobie tak naprawdę od tego Tinkercada, o którym Sylwek wspominał, czyli tak naprawdę dla dzieciaków najpopularniejszego programu i najprostszego, przepraszam, do projektowania 3D. Ten program jest naprawdę super prosty, ma gotowe figury, zresztą pewnie jak już tutaj jesteście, to jesteście po to, aby poznać coś bardziej zaawansowanego, ale dla tych osób, które tego oprogramowania nie znają lub też bardzo mało mają z nim do czynienia, mamy tutaj gotowe figury, które po prostu możemy sobie wkładać, które dowolnie możemy modyfikować, scalać, wycinać, przycinać i tworzyć bardzo różne kompozycje za pomocą dosłownie kilku ruchów. Mogę sobie wyciąć, przyciąć i wyeksportować ten pliczek. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie Fusion 360, bo o nim będziemy tutaj dzisiaj mówili,
nie ma nic na starcie. W ogóle, absolutnie jest to tutaj element, który jest elementem pustym, zablokowanym. Możemy sobie nazwać go, jak tutaj chcemy. Natomiast fizycznie w tym programie nic tutaj gdzieś no, nie znajdziemy, bo mamy tutaj wszystko pochowane, nie ma tak naprawdę żadnego obiektu z bardzo prostej przyczyny, bo te obiekty musimy sobie fizycznie tutaj tworzyć. Widzę, że właśnie teraz mi się aktywował język polski, co mnie bardzo dziwi, bo nie lubię języka polskiego w takim oprogramowaniu i powiem, dlaczego nie lubię. Dlatego, że czy moich kursantów, czy moich studentów, czy uczniów za każdym razem wolę nauczyć w języku angielskim, dlatego, że w momencie, kiedy uczeń się nauczy, czy student nauczy w języku polskim pewnych pojęć, no dajmy na to, niech to będzie frazowanie współbieżne albo przeciwbieżne, to spróbujcie to odnaleźć w języku angielskim, nie znając ikonki, tylko widząc to menu, jeżeli wersja oprogramowania będzie wyższa lub niższa. No to samo się dzieje tutaj, mamy teraz wersję językową polską, no i też jestem, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo zdziwiony, że wersja angielskojęzyczna gdzieś mi się tutaj, jakby tutaj powiedzieć, znikła, więc coś bardzo dziwnego, no ale będziemy sobie starali się z tym bardzo, bardzo łatwo poradzić. Jeżeli chodzi o sam Autodesk Fusion, żeby go pobrać, można go pobrać na dwa sposoby. Tak jak widzicie, u mnie tutaj jest taki napis, okres próbny skończy się za 7 dni, dlatego że mam wersję taką biznesową pobraną z okazji konferencji, która odbywała się niedawno w Radomiu. Prowadziłem szkolenie właśnie z Fusion 360, warsztaty i na tych warsztatach musiałem mieć zainstalowane 15 licencji, więc sobie po prostu je pobrałem. Normalnie wersja edukacyjna jest dostępna dla użytkowników, dla nauczycieli za darmo, można się zarejestrować. Jeżeli zarejestrowani jesteście już na koncie Tinkercadowym, to tym samym logowaniem logujemy się na stronę producenta, czyli na autodesk.com i tam możemy sobie pobrać to oprogramowanie. W skrajnych wypadkach musimy tylko podać adres domenowy szkoły plus jeszcze stronę internetową szkoły, adres taki celowy i powiedzieć, czy jesteście nauczycielami, czy nie. I dostęp do oprogramowania macie na okres jednego roku, potem się go odnawia. Przynajmniej tak było ostatnio. Jeżeli chodzi o samo oprogramowanie, to ono się składa tutaj z kilku różnych takich sekcji. Pierwsza sekcja nazywa się obszar, którą tutaj widzicie. Mamy tutaj opcję utwórz, mamy automatyzację, mamy zmień, złóż konstrukcję, sprawdź, wstaw i wybierz. Natomiast nie mamy żadnej siatki tutaj na ekranie. Ja mam ją tutaj w tej chwili dezaktywowaną. Aktywowałem sobie ją z poziomu takiego małego panelu, tak abyśmy ją widzieli, że ona rzeczywiście jest. Ta kostka, która jest w Tinkercadzie, po lewej stronie, ja sobie tutaj otworzę tego Tinkercada, mamy kostkę góra-dół i domek. On się znajduje po lewej stronie w narożniku. Fusion 360 znajduje się po stronie prawej. Zasada działania jest bardzo podobna, czyli też mamy tutaj płaszczyznę, którą możemy sobie dowolnie skalować, natomiast układ ten początkowy, jeżeli nacisnę na domek, jest trochę inny niż w Tinkercadzie. W Tinkercadzie widzimy całą tą naszą przestrzeń, tak jak w tej chwili ją Państwo widzą. Tutaj widzimy pod trochę innym kątem. Tutaj też nie działa prawy przycisk myszki, tak jak w Tinkercadzie, kiedy chciałbym obrócić tą płaszczyznę, niestety nie mogę tego zrobić. Mogę to zrobić tylko i wyłącznie naciskając tutaj na pivota, czyli mam taką orbitę, pojawia mi się taka ikonka tutaj na środku, akurat w tej chwili mam nieaktywną też tą ikonkę, ale powinna się pojawić taka kuleczka, którą będę mógł sobie, taki diamencik, który będę mógł obracać. Teraz obracam lewym przyciskiem myszki, no i tak jak w Tinkercadzie, jeżeli gdzieś coś popsujemy, nie wiemy gdzie jesteśmy, to wystarczy, że klikniecie Państwo na ikonkę domku i zostaniecie przeniesieni do tego widoku naszego startowego. W samym Fusion, jak już Państwo sobie go zainstalują, to macie do wyboru pracę grupową, albo macie do wyboru pracę, która będzie taką pracą indywidualną. Przy pracy grupowej, tak jak i w Tinkercadzie, możecie sobie Państwo założyć klasę i na podstawie takiego specjalnego kodu tej klasy można teoretycznie pracować w jednym czasie, tak jak ja mam w tej chwili tutaj zajęcia, to mam swoje zajęcia ze studentami, mam swoje zajęcia z uczniami i jeszcze innymi rzeczami konferencyjnymi, mam tutaj swoich studentów, uczestników zajęć, mam informacje na temat ich aktywności i mogę ich podglądać. W tej pracy Fusion takiej grupowej też możemy ich podglądać i wszyscy mogą pracować tak naprawdę
teoretycznie nad jednym projektem. Nie próbowałem tego robić, wiem tylko, że jest taka możliwość. Robi się to przy starcie i przy instalacji, przy tworzeniu tak naprawdę pierwszego pliku. Dosyć ciekawą rzeczą jest to, że wszystkie projekty, tak jak i w przypadku Tinkercada, są przechowywane w chmurze. Mamy tutaj takie 9 kosteczek, bardzo podobnych jak kosteczki na przykład chociażby w Teamsach. Jak sobie na nie nacisnę, to pojawią się wszystkie projekty, które wykonałem i które są zapisane w chmurze. No i dzięki temu będę w stanie dzisiaj opowiedzieć Państwu i pokazać, co dzisiaj będziemy robili albo co będzie tematem dnia dzisiejszego. Tematem dnia dzisiejszego będzie wykonanie takiego pudełeczka, takiego organizatora dla na nasze rzeczy, na takie przybory nasze szkolne, które mamy i możemy jeszcze sobie zrobić na przykład uchwyt na klucze. Jak wygląda taki organizer? Ja sobie go stuknę i pokażę. Będzie on wyglądał w taki sposób, pokażę, weźmy sobie na widok taki widok z pivotem. Będzie on wyglądał w taki sposób, że będziemy mieli różne wysokości tych wszystkich ścianek. Dodatkowo będziemy mieli trochę zaokrągleń wewnętrznych, trochę zaokrągleń zewnętrznych. Możemy też zrobić wersję bardziej rozbudowaną, gdzie zrobimy sobie miejsce na przykład długopisy, które będą wyglądały tak jak tutaj, a nasz uchwyt na klucze, który gdzieś tutaj mam, czy tam jakiś haczyk, który jest tutaj skonstruowany wcześniej, przeze mnie będzie wyglądał chociażby tak, czyli będzie miał tutaj otwory na to, żebyśmy sobie mogli wprowadzić tutaj nic innego jak kołek jakiś rozporowy i tutaj miejsce na zawieszenie na przykład, nie wiem, marynarki albo na zawieszenie na przykład kluczy czy jakiegokolwiek innego obiektu. Takich projektów można tutaj wykonywać bardzo, bardzo dużo. Ja na przykład tutaj mam projekt wykonania statywu na telefon ze swoim brandem i mogę sobie ten statyw na telefon w bardzo prosty sposób też tutaj zrobić. Jak nam starczy czasu, to może do tego statywu się tutaj też postaram się zmierzyć. Ja jeszcze tak jedną rzecz tylko chciałbym powiedzieć. Nie widzę Państwa czatu, więc tak naprawdę jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek do mnie pytanie, to zostawcie je proszę na koniec, bo nie będzie tutaj możliwości przy mnie obejrzenia. Mam czat skowany, nie mam dzisiaj drugiego monitora, więc będę pracował w takiej formie jak tu. Z takich bardziej zaawansowanych rzeczy, które możemy tak naprawdę zrobić, albo czym tak naprawdę będzie się różnił Fusion 360 od Tinkercada. No chociażby na przykładzie tego statywu, ten statyw został wykonany na podstawie obrysu, czyli tak naprawdę wymyśliłem sobie kształt statywu na telefon, tutaj jest miejsce na telefon, tutaj mam swój logotyp, który jest wypukły, a potem go po prostu na podstawie tego szkicu, tak jak tu Państwo widzą, taki niebieski szkic, wyciągnąłem w tą stronę i zacząłem zaokrąglać tak, aby przypominał taką formę jak tutaj. W Tinkercadzie, żebym zrobił coś takiego, musiałbym się bardzo, bardzo, bardzo namęczyć, a już niemożliwe chyba byłoby tak na start zrobienie takich zaokrągleń, które są tutaj na krawędziach, ponieważ Tinkercad no raczej takich możliwości nie ma, przynajmniej ja bym się głęboko zastanawiał, jak można byłoby to wykonać. No ale żeby nie tracić czasu, przejdźmy sobie do naszego organizatora. Ja zamykam sobie tą ikonkę tych naszych kosteczek po to, aby stworzyć sobie nowy, gotowy plik. Wybieram sobie nowy projekt. Nowy projekt został utworzony. Przepraszam bardzo, ale jakaś grypa mnie tutaj rozkłada chyba. Mam u góry takie kilka sekcji. Sekcja obszar, która jest sekcją na start, w której mogę utworzyć sobie elementy płaskie. Dzisiaj będziemy wszystko tworzyli na podstawie szkicu, który jeszcze jest bardziej rozbudowany, taki jak tutaj. Dodatkowo mam jeszcze sekcję automatyzacja, której będę mógł w jakiś sposób panować czy planować zautomatyzowane modelowanie, czyli na przykład będę mógł łączyć poszczególne elementy w taki sposób, aby stanowiły jedną całość. Czyli na przykład jeżeli będę miał rozbite dwie czy trzy jakieś powiedzmy takie tulejki, które widzicie na tym Państwo przykładzie, to mogę je w prosty sposób na przykład połączyć, bo mówimy tutaj o projektowaniu precyzyjnym. Elementy, które już uzyskają swoją trójwymiarowość albo swój własny kształt, będę mógł modyfikować, czyli na przykład robić w nich skorupę, wycięcie w środku, będę mógł skalować te obiekty, będę mógł je podzielić za pomocą określonej płaszczyzny lub też na przykład w jakiś sposób
fazować albo tworzyć zaokrąglenia, czyli na konkretnych przykładach, takie, które widzicie Państwo na tym zdjęciu, będę mógł na przykład zrobić narożniki. Dalej mam złożenie. Złożenie robimy w tak zwanych komponentach. Komponent jest to nic innego jak część taka złożona. Moglibyśmy się tutaj odnieść do rysunku technicznego i porozmawiać o podziale tego rysunku technicznego na rysunek złożeniowy i rysunek wykonawczy. Rysunek wykonawczy jest rysunkiem pojedynczej części, czyli dzisiaj, jeżeli miałbym do zrobienia, dajmy na to, no niech to będzie jakiś, powiedzmy, rower, czy biurko, to biurko składa się na przykład z czterech nóg i z blatu. I wykonanie jednej nogi to jest rysunek wykonawczy, jak należy ją wykonać, jakie będzie miała wymiary, jaki będzie gwint, jaka będzie średnica tej nogi albo szerokość, a rysunek złożeniowy to tak jak jest instrukcja obsługi, czy instrukcja złożenia mebli z IKEA, jak sama nazwa wskazuje, informacje na temat złożenia poszczególnych części. I tym złożeniem jest komponent. Komponent będzie polegał na tym, że będziemy mogli sobie na przykład stworzyć trzy elementy, a potem je sparować i spasować. I rysunkiem, takim obrazowym pokazaniem komponentu, ja Państwu pokażę, mam tutaj pudełko, którą robiłem ze swoim synem, bo dałem mu takie zadanie, żeby sobie zrobił skarbonkę, którą wydrukowaliśmy. No i tutaj mam parę elementów. Mam tutaj skarbonkę, mam uchwyt do skarbonki. Jeżeli sobie wyseparuję bryły, to okaże się, że mam jedną bryłę, która jest wieczkiem, a drugą bryłę, która jest naszym pudełkiem. No i to jest też traktowane jako komponent, bo bryły są, były robione oddzielnie, to znaczy jedną robiłem z jednej strony, drugą robiłem z drugiej strony, a potem za pomocą złożenia w komponent ładowałem je i stawały się jedną całością. Oczywiście, gdybym chciał ją wydrukować, muszę z powrotem te bryły wyseparować i dalej będę mógł sobie z tej separacji skorzystać. Co Fusion ma fantastycznego? Fusion fantastycznego ma na pewno historię operacji. Cała historia operacji jest trochę jak taki film, który będziemy sobie oglądali w niemym kinie. Jeżeli ja teraz nacisnę na play, odtwórz, to zobaczą Państwo, w jaki sposób był realizowany. Nie wiem, dlaczego mi się teraz tutaj nie chce przesunąć i pokazać dzisiaj coś. Widzę, że chyba... No, rusz się. No, zamknijmy szkic, może będzie tak prościej, jak go sobie przesuniemy. O, teraz jak nacisnę play, tak jak teraz, to powinni Państwo zobaczyć, jak ten rysunek powstawał krok po kroku. Jakie elementy wykonywałem i tu są te operacje, które nam idą jak na filmie, po to, aby ten element został stworzony. Tak? No i teraz w ostatnim kroku niestety sobie zamknąłem wszystko, więc muszę sobie to przywrócić. I tak naprawdę ta historia, która jest tutaj, do każdego elementu w tej historii mogę się wrócić. Na przykład mogę się wrócić do tego wyciągnięcia lub do tego szkicu i go dowolnie modyfikować, mając wpływ na to, jak będzie on wyglądał dalej. Czyli jeżeli tutaj mam finalną część i szerokość tej skrzynki określoną na przykład na, nie wiem, 150 mm na 80 mm, bo ją określiłem rysując jej podstawę, to w tym momencie, jeżeli zmienię tą szerokość, to ona finalnie, już po zrobieniu tych kilkunastu ruchów, będzie mniejsza, bo taka była relatywnie zmieniona ta jej wielkość, którą zmieniłem już później po. Mógłbym zrobić to teraz i zmodyfikować tą wysokość, ale nie będę mu psuł tej zabawy, bo mam dla niego jeszcze inne zadanie. Wróćmy do pracy, spróbujmy się przymierzyć do tego, aby coś takiego wykonać, wykonać w formie właśnie takiej, takiego naszego pudełeczka. Jeszcze tylko jeden model pokażę. Model, z którym przyszedł do mnie mój uczeń. Przyszedł do mnie uczeń z klasy czwartej i poprosił, żeby, czy nie mógłbym mu odwzorować właśnie taki element, jak tutaj Państwo widzą, bo to jest jakiś uchwyt do piłkarzyków. Ten uchwyt do piłkarzyków po prostu się połamał jego bratu, czy on go zgubił, no i czy nie moglibyśmy go wydrukować na drukarce. I od A do Z, od szkicu, który wyglądał dokładnie tak, jak teraz Państwo widzą, bo ja sobie go zdejmę tak, abyście go widzieli. Czekajcie, zamknijmy bryły. Od szkicu, który wyglądał tak jak teraz, który posiadał zadany rozmiar, układ i kształt, została stworzona taka bryła, która jest tutaj stworzona na podstawie wyciągnięć i potem zaokrągleń. No i gdybyście się Państwo zastanawiali mniej więcej, jaki czas jest wykonania, jaka trudność, no to tak pi razy oko robiłem ją jakoś, nie wiem, 10 minut
razem z pomiarami, na pewno nie więcej, bo to jest dosyć prosty model do zrobienia. No ale wracając do tematu, zabierzmy się za nasz projekt, czyli spróbujmy sobie stworzyć nasz nowy projekt. Zamykam tą ikonkę, klikam tutaj sobie na białą kartkę papieru, wybieram nowy projekt. Po wyborze nowego projektu przechodzę sobie tutaj na sekcję utwórz i klikam utwórz szkic. Po kliknięciu na utwórz szkic muszę mu wybrać płaszczyznę, na której będę pracował, czyli muszę wybrać albo widok od góry, albo płaszczyznę tą boczną, albo płaszczyznę tą, która jest tutaj określona jako płaszczyznę prawą. Mogę zrobić to z poziomu kostki, w tej chwili jestem na kostce, albo mogę zrobić to z poziomu wybrania jednej z tych żółtych płaszczyzn, którą tutaj widzimy. Ja będę wyciągał wszystko do góry, bo to będzie najprostsza metoda tego, co sobie dzisiaj zrobimy, więc będę po prostu wybierał płaszczyznę tą, która jest widoczna od góry. Po prostu na nią klikam. Po kliknięciu nasze menu zmieniło się diametralnie. Nasze menu zmieniło się na menu do rysunku płaskiego, w którym mam menu utwórz, w którym mam menu zmień, w którym mam menu powiązania, menu sprawdzenia wymiaru, wstawienia obiektu jako zdjęcie, żeby go odrysować, menu wyboru i menu zapisania szkicu. Żeby wyjść do tego właściwego widoku, do tego widoku trójwymiarowego, który miałem wcześniej i móc wyciągać i pracować w widoku trójwymiarowym, musiałbym ten szkic zakończyć. No ale nie mam czego kończyć, bo jeszcze nic nie narysowałem. I teraz narysuję sobie zwykły prostokąt, czyli wybieram tutaj prostokąt, stawiam sobie mniej więcej w tym miejscu punkt startu prostokąta. Prostokąt rysujemy w tym programie za pomocą tego przycisku poprzez pokazanie jego skrajnych części. Dajmy na to, z tego punktu będę miał do tego punktu, tutaj mam u góry wymiary. Wymiary zmieniam, podając mu wartość z klawisza, z klawiatury numerycznej lub klawiatury, którą macie Państwo nad literami na swojej klawiaturze. Ja wezmę sobie 120 na 60, kliknę na Enter, prostokąt jest narysowany. Prostokąt o rozmiarze 120 na 60, ale jest to prostokąt płaski. Żeby móc z niego zrobić bryłę, taką jaką mamy w Tinkercadzie, czyli gdybym chciał za pomocą jednego ruchu dokonać takiej rzeczy, zobaczcie, dokonać takiej rzeczy jak w Tinkercadzie, no wybiorę sobie edytuj i w Tinkercadzie wstawiając sobie nasz prostopadłościan, który tutaj mamy, on od razu jest prostopadłościanem trójwymiarowym. Jak dam mu tutaj 120 Enter i 60 Enter, to on już ma widok trójwymiarowy. W Fusion 360 on jest płaski. Żeby zrobić go takiego samego jak w Tinkercadzie, muszę zakończyć szkic, wrócić do widoku tego naszego, gdzie widzę tutaj menu obszar, nacisnąć na ekstruzję, czyli na wyciągnięcie proste po polsku, albo extrude po angielsku, muszę na to zaznaczyć, wskazać, co ma być wyciągane, czyli mój prostokąt, zaznaczyć tą strzałeczkę i pokazać mu, na jaką wysokość ma być wyciągany, na przykład na 20 i kliknąć na OK, czyli Enter. I teraz w Tinkercadzie mam bryłę taką samą, jak po jednym kliknięciu w Fusion 360 mam bryłę taką samą, jak po jednym kliknięciu w Tinkercadzie. Tak jak widzicie Państwo, tutaj prostota tego jest dosyć duża. Gdybym chciał zrobić taką samą bryłę, jak na przykład zaokrąglony dach, no to w Fusion 360 musiałbym się nagłowić. Jakbym zrobił zaokrąglony dach? Pokażę Państwu. Znowu wszedłbym do utwórz szkic, wybrałbym płaszczyznę od góry, wybrała mi się boczna, to ja zamknę. Utwórz szkic, płaszczyzna od góry, ok, zaokrąglony dach. Kurczę, żeby zrobić zaokrąglony dach w Fusion, to musiałbym postawić na przykład elipsę, w zasadzie okrąg, musiałbym przeciąć ten okrąg na pół linią jakąś prostą, bo tak teraz to zrobiłem, wybrałem sobie linię, przecięłem ją na pół, wybrałbym te nożyczki, które są tutaj, obciąłbym tą połóweczkę, tak żebym dostać taki półokrąg, zamknąłbym szkic,
zmieniłbym widok na domowy, zaznaczyłbym środek tego półokręgu, wybrałbym sobie wyciągnięcie i wyciągnąłbym jako dach zaokrąglony, taki sam jak jest w Tinkercadzie. Czyli tu coś zrobiłem za pomocą 6 czy 8 ruchów, a tutaj mam coś na start pokazanego i zrobionego po wrzuceniu od razu jest. No ale gdybym dzisiaj ten zaokrąglony dach, tak jak tutaj, chciał zrobić jeszcze z takim dodatkowo zaokrąglonym rantem, czyli tutaj chciałbym, żeby tutaj, o ta część, którą tutaj Państwo widzą, była jeszcze zaokrąglona, nie zrobię tego w Tinkercadzie, albo nie znam na to sposobu. No musiałbym chyba sferę tam powycinać, ale to było bez sensu, żeby to robić. A Fusion, gdybym chciał w tym miejscu dodatkowo jeszcze sobie zaokrąglić, no przepraszam, muszę się jednak przyzwyczaić z powrotem do pracy. Gdybym chciał tą krawędź zaokrąglić, proszę bardzo, zaznaczam krawędź, zaznaczam zaokrąglenie, przesuwam strzałeczkę, no weź się przesuń i podaję promień zaokrąglenia, na przykład 5. OK, zaokrąglone. Czyli widzicie Państwo różnicę. Różnica jest w jakości obsługi, albo w zasadzie nie w jakości, w prostocie obsługi programów, ale niektóre programy dają nam super dużą możliwość stworzenia czegokolwiek fantastycznego. Nie chcę tego zaokrąglenia, albo chciałbym wrócić do szkicu, bo chciałbym jednak, żeby był może zamiast tego zaokrąglonego dachu, podobnego do Tinkercada, jednak ten owal, który był wcześniej. Sprawdzam. Co mam tutaj? Mam 2 razy. O, jestem nagle w tym samym miejscu. To cofnę się o 1 dalej. I zapiszmy szkic. To nie będzie to miejsce. To będzie to miejsce. I tu bym chciał drugą połóweczkę tego okręgu. No to cyk okrąg, cyk druga połówka. Kreseczka do skasowania. Zapisz szkic. I proszę spojrzeć, że już się zrobił razem z zaokrągleniem. Dlaczego? Całości. Ponieważ ingerowałem w historię tego obiektu. Czyli wcześniej była połóweczka, którą zaokrągliłem, ale nie skasowałem zaokrąglenia, tylko mam tutaj powrót do szkicu i zmianę jego właściwości. Gdybym chciał skasować zaokrąglenie, bo zakładam, że ono mi się nie podoba, to klikam na ostatni element historii, prawe myszki, usuń, jest już usunięte. Nie mam. Nie ma tego zaokrąglenia, ono już nie wróci. Nawet nie mam chyba możliwości powrotu, a nie mam możliwości powrotu za pomocą strzałek do tyłu, do przodu, które znajdują się u góry. No dobra, to kasujemy całość, zabieramy się po tym krótkim pokazie do tego, żeby zrobić rzeczywiście ten pojemnik na jakieś przybory takie szkolne, które będę mógł sobie gdzieś w jakiś sposób trzymać u siebie na biurku i wydrukować na drukarce 3D, no bo tak naprawdę po to się tutaj chyba spotkaliśmy. Kasuję wszystkie ruchy, wybieram sobie teraz widok domyślny, wybieram sobie utwór szkic, płaszczyzna od góry, bo będziemy operowali na wyciągnięciu. I teraz będziemy sobie robili taką rzecz następującą. Możemy sobie stworzyć ten pudełko za pomocą linii, za pomocą prostokąta, albo możemy sobie rozwinąć ten dziubek, który tutaj jest ze słowem otwórz, czyli po angielsku create będziemy mieli, i wybrać sobie, że chciałbym prostokąt robić z 2 punktów, z 3 punktów albo ze środka, w zależności od tego, jak potrzebuję. Okrąg, który tutaj jest, mogę robić normalnie ze środka, tak jak standardowo robi też Tinkercad, na zasadzie ustawia gotowy okrąg. Tu mogę robić ze środka, z 2 punktów, z 3 punktów, z 2 stycznymi, z 3 stycznymi i tak dalej, i tak dalej. Każdy element można robić tutaj na wiele sposobów. Ja sobie zrobię tradycyjny prostokąt i w tym naszym tradycyjnym, tradycyjnym prostokącie będę, nadam mu jakiś wymiar. Ale żeby mi się wygodniej pracowało, ja wolę pracować z punktu 0,0, czyli z takiego punktu startowego. I nie powiedziałem Państwu o jednej rzeczy. Tinkercad przy rysunku płaskim, tak jak w tej chwili jesteśmy w rysunku płaskim, ma tutaj 2 osie. Oś czerwoną, która jest osią X-ów, i oś zieloną, która jest osią Y-ów.
Niewidoczna oś to jest oś Z-ów, która daje nam wysokość. Ja, żeby mi się wygodniej rysowało, to za każdym razem zaczynam rysować, stawiając sobie początek naszego detalu w punkcie 0,0. Jest mi wtedy najbardziej się czuję komfortowo i odpowiednio, bo tak też się przyzwyczaiłem, rysując go na studiach. I jeżeli sobie teraz wybiorę taką rączkę, na dole tutaj to jest taka rączka, ona się nazywa pan po angielsku, po polsku ktoś sobie wymyślił nazwę nowy fragment, nie mam zielonego pojęcia po co. Ta rączka spowoduje, że będziemy mogli przenieść sobie widok do takiego widoku jak tutaj. Ja potrzebuję, żeby ustawić sobie ten narożnik, no jak najbardziej maksymalnie w lewej części ekranu, ale oczywiście z lewej tak, aby nie dotykała mi tego menu, które jest tutaj i aby tutaj ten menu komentarza też pozostało bez zmian. Żeby pozbyć się rączki, bo ona jest aktywna, klikam na klawisz Escape. Wybieram prostokąt i w prostokącie zaznaczam sobie punkt startowy, czyli klikam raz lewym przyciskiem myszki. Następnie będę podawał szerokość mojego boksa. No, drukarki w większości mają pole zadruku 200 mm, więc nie będę tutaj przesadzał i nie będę robił jakiegoś dużego tego boksika takiego na te nasze wszystkie narzędzia i na te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam sobie wymyślimy. Ja bym sobie zrobił, moi Państwo, taki rozmiar, dajmy na to 180. I mogę albo wyklikać te 180, to znaczy ten podział tych linii jest co 5, podział siatki jest co 5 mm, więc mam tutaj 180. I mogę teraz wybrać sobie na przykład tutaj setkę, albo na przykład 110, albo mogę po prostu wpisać. I moi Państwo, ja jestem ogólnie przyzwyczajony, tak jak mówiłem Państwu na początku, że mam też kierunkowe studia związane z mechaniką, jestem przyzwyczajony do podawania wartości za pomocą cyferek. Po prostu wygodniej mi się pracuje, więc nie jestem za wyklikiwaniem, bo przy wyklikiwaniu niechcący, jeżeli Państwo zaznaczam na przykład tutaj lewą linię inaczej, to potem się okaże, że to nie będzie 180, tylko 179 albo 185, albo wysokość Państwu nie wyjdzie. Więc ja bym proponował, żeby używać tutaj cyfr, podaję 180 i teraz, żeby przejść do wymiaru szerokości, przepraszam, wysokości, to muszę użyć klawisz tab z klawiatury, tabulator, po to, aby przenieść się do wymiaru wysokości teraz tego mojego, tej mojej skrzyneczki. Dajmy na to, niech to będzie 180 na 120. Został stworzony prostokąt. Ten prostokąt, który sobie stworzyłem, będę nad nim pracował tak, aby móc sobie wyciągnąć go i tak, aby zacząć tworzyć w nim różnej maści przestrzenie. Ja zacznę w sposób nietypowy, pokażę Państwu dwa sposoby zrobienia tego prostokącika. Klikam na zapisz szkic. Po zapisaniu szkicu wystarczy, że sobie teraz stuknę na extrude, czyli wyciągnięcie proste. Pojadę do góry, wybiorę sobie jakąś tam wysokość. Niech ona będzie na przykład 20-25 mm. No może być 25. Enter. Mam wyciągnięte pudełko. No ale co teraz mogę z tym pudełkiem zrobić, jak chciałbym mieć otwór w środku i dalej móc nad nim pracować. Tutaj u góry mam coś takiego, co się nazywa skorupą. Jeżeli na to nacisnę, wybiorę sobie płaszczyznę i wskażę, jak ma być szeroka ta skorupa, tak jak teraz, na ile ma być grubość ścianki, na przykład na 5 mm, to mi już to wyciął. Głębokość jest taka, że on pozostawił mi tutaj na tej krawędzi 5 mm, na tej krawędzi 5 mm, płaszczyzna dna jest też 5 mm. Jeżeli bym chciał mniej lub więcej, to po prawej stronie pojawiło mi się takie coś, co się nazywa grubością wewnętrzną i mogę na przykład sobie zdefiniować, że jednak nie 5, ale 3. Nie ma sprawy. No i teraz jest pytanie, wewnątrz czy na zewnątrz? Zobaczymy, wewnątrz to byłoby wycięcie w środku, a na zewnątrz no, pogrubiłby mi ten cały obiekt pewnie o jakąś wartość, tak? Czyli zostaje mi wartość środka bez zmian, natomiast ta skorupa, czyli mamy 180 na 120, natomiast skorupa jest skorupą zewnętrzną, ale mam też z dwóch stron, czyli jednocześnie będzie się pogrubiało jedno i drugie. No, w zależności od tego, co potrzebujemy zrobić. Ja wybieram sobie wewnątrz i dajemy mu
3 mm. Klikam na OK. Mary, Mary, super, to już się zrobiło. Praktycznie mogę powiedzieć, że część tej roboty mam już zakończoną. Mam pudełeczko, które jest wycięte. O, teraz mi się pojawił pivot. Ta kuleczka taka, którą Państwo tutaj widzą na środku, fachowo nazywa się pivotem. Ona tutaj nam wskazuje punkt obrotu, który będzie naszą obrotnicą. Ale chciałbym teraz w środku zrobić jakieś ścianki, no bo na tym projekcie, który Państwu pokazywałem, mieliśmy różne tam przestrzenie, takie różne pojemniczki, które, na które moglibyśmy sobie coś na przykład tam powkładać. Na przykład pojemnik okrągły chciałbym zrobić tutaj na nasze długopisy. Może być jakiś pojemniczek taki, który będzie na, powiedzmy, spinacze, na, nie wiem, na jakieś jeszcze inne rzeczy, które sobie za chwilkę powymyślam. No dobra, i będę robił to w środku, na tym prostokącie wewnętrznym. Wybieram teraz utwórz szkic, ale przy otworzeniu szkicu nie wskazuję tej płaszczyzny, bo ona jest pod spodem, tylko wskazuje płaszczyznę tą, którą mam w tej chwili, ma już jakąś wysokość. Proszę spojrzeć, że od tego momentu do tego momentu, do tej krawędzi białej, nie jestem w stanie teraz jej pokazać w żaden sposób, do tej krawędzi białej, którą Państwo teraz widzą, jest 3 mm, czyli wysokość ścianki. Ja teraz będę chciał tworzyć szkic na tym, co jest zaznaczone w takim jaśniejszym kolorze. Czyli na to klikam, nie tutaj na to żółte, bo żółte to jest rysowanie na podłodze, a ja chcę rysować tu, klikam. OK, po kliknięciu jestem znowu w menu szkic, no to super. Tak, jestem w menu szkic, to rysuję sobie jakąś linię z jednego punktu do drugiego. O, dajmy na to, niech to będzie taka linia jak tutaj, tu sobie ją narysuję tak jak teraz, super. Tu ją sobie gdzieś zamknąłem, narysowałem sobie po prostu prostokąt. Jeżeli chodzi o rysowanie linii, no to nie ma tutaj wielkiej filozofii. Po prostu naciskam lewym przyciskiem myszki albo podaję wymiar tej linii, tak jak teraz na przykład mam możliwość podania, dajmy na to 60 mm. Klikam na Enter, zamykam rysowanie linii albo podjeżdżam do góry i po prostu doklejam się do tej ścianki, która jest w tym miejscu. Ja sobie tutaj zrobię o, taką jedną, a tutaj sobie zrobimy miejsce na to, żeby mieć długopisy. Tutaj od razu mam wymiar, który mi się podał. Wymiar jest wtedy, kiedy rysuję z wymiarem. Podałem 6,0, pojawił mi się tutaj wymiar. Mogę go wyłączyć, on mi na razie na tą chwilę zupełnie nie przeszkadza. Czyli teraz w widoku od góry będę miał tutaj pustą przestrzeń w kształcie litery L. Będę miał jeden boks prostokątny, drugi boks prostokątny, taki kwadratowy powiedzmy, ten boks prostokątny i dużą przestrzeń, którą mam tutaj. Pasuje mi. Kończę szkic, przechodzę do widoku trójwymiarowego i teraz zobaczcie proszę, że po najechaniu na te poszczególne elementy one się wyseparowały. Co to oznacza, że się wyseparowały? No oznacza to nic innego, że mogę dowolnie je wyciągać lub wciągać. Jeżeli na niego nacisnę i wybiorę sobie wyciągnięcie proste, to tylko ten element zostanie wyciągnięty, na przykład na taką albo inną wysokość. Dajmy na to, niech to będzie wysokość 23 mm. Mam tutaj wyciągnięcie na 23-22 mm. Został ten fragmencik wyciągnięty. No dobrze, został wyciągnięty, to teraz na niego mogę nacisnąć i mógłbym sobie znowu tym samym trybem spróbować zrobić tą skorupę. Ale niestety nie mogę tego zrobić, bo przy najechaniu po tym wyciągnięciu mam tutaj cały element zaznaczony. Jeżeli teraz bym zrobił skorupę, to skorupa, aha, przepraszam, zrobiła mi się tak jak teraz do tej pory. Wydawało mi się, że nie powinien mi tego zrobić, powinien mi zrobić jeszcze skorupę do pozostałych części. Ale jak widać jest na tyle inteligentny, że sobie poradził z tą moją niechcącą pomyłką. Czyli po naciśnięciu na ten prostokącik i po wybraniu skorupy, po wskazaniu wartości na przykład 3 mm, zrobiły mi się ścianki 3 mm dookoła. No ale gdzie są te moje wszystkie rzeczy, które były tutaj wcześniej? Dobre pytanie. Fusion, oprócz całej historii, która jest tutaj, mamy też po lewej stronie taki motyw szkicy. Te szkice są na podstawie tego, co robiliśmy do tej pory.
i one z automatu się ukrywają, tak aby nam nie przeszkadzały. Żeby teraz móc aktywować to, co narysowałem wcześniej, muszę po prostu rozwinąć menu szkice i kliknąć sobie w tym wypadku na szkic numer 5. Po kliknięciu na szkic numer 5 będę go wyciągał do góry, ale na troszkę niższą wysokość niż ten, który jest tutaj do tej pory. Na przykład na taką jak teraz. Klikam na OK. Znowu robię to samo, naciskam na tą bryłę, wybieram sobie skorupa, ustalam 3 mm, Enter. I teraz mam dwie ścianki o różnej wysokości, które sobie tutaj przed chwilką stworzyłem. No to fajnie byłoby jeszcze tutaj tą ściankę sobie zrobić, ale ta będzie taka specjalna, bo tutaj sobie zrobię miejsce na długopisy, takie, które będą stały. No ale tu brakuje mi jeszcze tej. O, klik, wyciągnięcie. Wyciągnijmy sobie ją na przykład na jakąś wyższą wysokość, to proszę zobaczyć, ona wtedy wyjdzie nam troszkę wyżej lub też na wysokość trochę niższą, niech będzie taka jak teraz, na 20 mm. Znowu zaznaczam, wybieram sobie skorupka, 3 mm, Enter. I teraz mam też tą ściankę gotową. Tutaj mówiłem, że będzie puste miejsce, to zostaje nam puste, natomiast tutaj będę miał miejsce na to, aby były tutaj miejsce na trzy długopisy. Klikam raz, klikam na wyciągnięcie, wyciągam na zadaną wysokość, na przykład taką jak teraz, klikam na OK i teraz tu będę chciał zrobić trzy otwory na długopisy. Nie wziąłem dzisiaj suwmiarki, nie mam żadnego pojęcia, jaką ma średnicę długopis, no ale tak przyjmę, że będzie miał jakieś 7 mm średnicy. Tu będę chciał zrobić trzy otwory. Raz, dwa i trzy. No to startujemy. Wybieram sobie szkic, ale znowu nie tutaj na dole, tylko na tej mojej powierzchni, tej, która jest w tym miejscu. Klikam. Muszę sobie przeciągnąć rączką widok, tak aby przeciągnąć się do tego punktu. Super, jestem przeciągnięty. Żeby ładnie mi się narysowały tutaj nasze trzy okręgi, to ja sobie wybiorę linię pomocniczą. Ta linia pomocnicza jest mi potrzebna do jednej rzeczy, do tej rzeczy, żeby wyznaczyć sobie środek tego naszego obiektu. Chociaż w sumie tak naprawdę wyznaczam ją się samodzielnie, pokazując się z takim trójkątem tutaj u góry, ale wyznaczmy sobie go w taki poprawny sposób, niech to będzie taka linia, która będzie linią pomocniczą. Teraz na środku tej linii, albo tutaj u góry, umieszczę sobie jeden okrąg. Ten okrąg, powiedzmy, miał tam, mówiłem, 7 mm, no niech będzie na przykład 9. 9-milimetrowej średnicy okrąg. OK. Rysuję drugi na tej samej linii. 9 mm. Enter. I rysuję trzeci. Oczywiście, żeby być precyzyjnym, mógłbym sobie to przeliczyć, podzielić, dodać, pomnożyć, ale mamy 19:45, czyli jeszcze 15 minut do końca, a chciałbym z Państwem zrobić jeszcze jeden rysunek, więc pozwolicie, że zrobię to tak jak teraz. Teraz proszę spojrzeć, że ponieważ mam tutaj linię, wyseparowały mi się takie dwa boksy, jeden z tej strony, jeden z tej strony. No ta linia jest mi niepotrzebna teraz, bo ona będzie mi tylko sprawiała problem. Potrzebuję tylko i wyłącznie tych trzech okręgów. Zakończę szkic. Po skończonym szkicu przechodzę do tego widoku trójwymiarowego i teraz zaznaczam wnętrze jednego okręgu, drugiego okręgu, wciskając klawisz Shift na raz i będę chciał zrobić w dół otwór, taki tak zwaną, no to się po angielsku nazywa hole, czyli chciałbym zrobić otwór w dół. Mogę to zrobić za pomocą wyciągnięcia. Po naciśnięciu na wyciągnięcie pojawia mi się strzałka niebieska do góry, a jak wcisnę ją w dół, to będzie nadal niebieska, tylko będzie miała czerwony taki obrys. I teraz muszę podać mu jakąś głębokość tego wejścia w materiał. I teraz domyślnie będziecie mieli Państwo w tym prawym menu, o którym jeszcze nie opowiedziałem przy okazji wyciągnięcia, operację wycięcie, czyli zrobienie otworu, ale możecie Państwo też mieć połączenie, wtedy nie stanie się zupełnie nic. Ja za chwilkę pokażę, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Nas interesuje wycięcie, głębokość 17 mm. Może być, klikam na OK. I teraz
zrobiło mi się wycięcie trzech obiektów za pomocą tych naszych trzech otworów. Co by było, gdybym nie podał tego wymiaru? Cofnąłem, klikam raz z shiftem, drugi raz z shiftem, trzeci raz z shiftem, przeciągnięcie, wyciągnięcie proste, poram w dół, tak aby wyjść wyraźnie poza ten materiał. Proszę zobaczyć, wyraźnie poza materiał. Jeżeli jest wyraźnie poza materiał i tu jest opcja wycięcie, mogę kliknąć na OK, ale wtedy zrobi mi się otwór przelotowy, a ten otwór przelotowy mnie nie interesuje. W Tinkercadzie, gdybym chciał zrobić coś takiego jak tutaj, to musiałbym sobie wybrać na przykład walec, postawić walec tutaj, o, zwiększę jego wymiar, zmienić go na otwór, przeciągnąć go mocno w dół, zaznaczyć oba obiekty, kliknąć na wycięcie, na grupowanie i teraz mam wycięty ten obiekt. Tak? To samo, co jest tam. No dobra, no to teraz spójrzcie, moi Państwo. Znowu idę krok wstecz. Mam tutaj trzy obiekty i jeszcze pobawimy się z wycięciem. Wybieram wyciągnięcie proste, troszkę w dół. Niech będzie 10 mm, ale mam kąt zwężania. Kąt zwężania na przykład 30 stopni. Proszę spojrzeć, co się stało. Wycięcie jest troszkę inne, będzie takie bardziej rozszerzone, takie kloszowe, tak? No to dajmy minus 30 stopni, to zrobią nam się stożki. Minus na przykład 5 stopni, to wtedy zrobi nam się taki lej. I teraz, żeby zrobić to samo w Tinkercadzie, no to tutaj przy zrobieniu takiego stożka, no mógłbym to kombinować, żeby wyciąć stożkiem, ale nie będę miał pewności, no musiałbym ten stożek wstawić, żeby był mniejszy kąt, promień górny zmodyfikować na inny, o, na przykład na taki, zrobić jeszcze tutaj ilość boków na większą, żeby była eliptyczna, kombinować i tak dalej, tak? Tutaj mam czystą matematykę, którą, czy czystą inżynierię, którą mogę sobie zastosować i zrobić, że będzie wcięcie stożkowe, czyli będzie ono tak się delikatnie zwężało. Przyjmijmy, że mój boks już jest gotowy. To jest mój wymarzony boks, który chciałbym sobie tutaj zrobić i zrealizować. Żeby on ładniej wyglądał, zaokrąglę mu rogi, tak aby był ładniejszy. Mam tutaj zaokrąglenie, zaznaczam sobie narożnik 1, narożnik 2, obracam za pomocą mojej kostki cały boks, narożnik 3, obracam za pomocą kostki cały boks, narożnik 4 i teraz klikam, jaki będzie jego promień zaokrąglenia, na przykład 5 mm. Ale Fusion jest na tyle inteligentny, że jeżeli dam za duży promień zaokrąglenia, to on go po prostu fizycznie nie zrobi, bo nie będzie miał możliwości jego zrobienia, więc przy takim, niech będzie promień zaokrąglenia w okolicy na przykład 4 mm, Enter. Zaokrąglenie na narożnikach zostało wykonane. To spróbujmy sobie zrobić jeszcze jakiś ładny efekt tutaj wewnątrz i tu zrobimy sobie zaokrąglenie, czyli zaznaczam na ściankę. Po zaznaczeniu ścianki wybieram sobie zaokrąglenie i spróbuję sobie dać mu tutaj też 4 mm. Enter. No to skoro tu mi się tak ładnie zaokrąglenie zrobiło, to może mi się uda zrobić też na wewnętrznych ściankach. Zaznaczam raz, zaznaczam drugą ściankę, drugą krawędź, zaznaczam trzecią, no to może czwartą. Tu też bym zrobił zaokrąglenie. Piątą. A skoro już tutaj jestem przy tym zaokrągleniu, to niech będzie tyle i kliknę na... O, przepraszam, źle zaznaczyłem. Odznaczyłem się niechcący. OK. Tu sobie zaznaczmy. Tutaj sobie też zaznaczmy. I tutaj. I chyba mam wszystkie, które chciałem. Jeszcze się obrócę. O, tu jeszcze jest jedna. I teraz wybieram sobie zaokrąglenie. Promień 4 mm. Enter. Teraz zrobiło mi się zaokrąglenie tam, gdzie prosiłem, żeby je zrobił. Tutaj go nie poprosiłem, więc nie zrobił, ale nic straconego. Mogę zaznaczyć i jeszcze raz sobie zaznaczyć te dwa obiekty, wybrać zaokrąglenie, 4 mm, Enter.
Dobra. Zaokrąglenie zrobione, to może byśmy sobie zrobili jeszcze tutaj jakieś ładne przejście. Albo na przykład, jak mamy takie stożkowe wejście, to może jeszcze byłoby też takie, wiecie, takie półokrągłe. No to sprawdźmy. Zaznaczam ten element i ten element. Zaokrąglenie. Proszę bardzo, mam mniejsze lub większe. Będzie z takim wejściem kulistym, który tutaj mam, ale mogę sobie wybrać, że będzie to też wejście osadzone. Ja zabieram kulistę, jest OK, mnie pasuje. Aby było, gdybym sprawdził, bo tu mi się tak nie podoba bardzo, wiecie, tu jest tak, tu jest wyżej, tu jest niżej, tutaj tak dziwnie schodzi. No to sprawdźmy, czy da się coś z tym zrobić. Zaznaczam ten obiekt, przepraszam, nie tą ściankę, tylko tą linię. O, tu, klik, wybieram sobie zaokrąglenie. No i sprawdźmy. O kurczę, da się zrobić tak, żeby było ładnie, zobaczcie. O, mam tak bardzo ładnie z tej strony. No to jeszcze spróbujmy wygiąć tą ściankę. O, no rusz się, tak aby była tutaj taka ładna, ładne takie zaokrąglenie. No, może być, mnie pasuje. No to co jeszcze robimy, moi drodzy? Tu już mamy jeden boksik, tu mamy drugi boksik. Powiedzmy, że na tą chwilę pozostaniemy, bo mamy tutaj 7 minut, a jeszcze chciałbym z Państwem zrobić haczyk. Boks gotowy. Gdybym chciał go wydrukować, wystarczy, że klikam sobie na plik. Wydruk przestrzenny. Ja już mam tutaj skonfigurowaną aplikację Cura, to znaczy tutaj w tym miejscu mamy takie menu druku. Format, jaki nam się zapisze, czyli format STL, aplikacja, która będzie obsługiwała ten format Cura, no to wskazuję jeszcze obiekt, który ma być wydrukowany, klikam na OK. Teraz za chwilkę mi się powinna uruchomić Cura i w Curze powinien mi się uruchomić ten pliczek gotowy do wydruku. O, akurat się postawił nam na tej przestrzeni. Więc spróbujmy sobie go pokazać, jak on wygląda. Obróćmy. I tak będzie wyglądał w procesie wydruku z zaokrągleniami, z tymi wszystkimi rzeczami, które sobie zaplanowaliśmy. Mogę go wydrukować i mogę mieć go już tutaj gotowego do wydruku. Oczywiście tu jeszcze mógłbym pokombinować, tak żeby wyglądało to ładniej. Tutaj gdzieś sobie przeciąć tą ścianeczkę, tą, którą tutaj Państwo widzą. Zresztą pokażę, co będę opowiadał, bo wpadłem teraz na taki genialny pomysł, że może jednak tu byśmy postawili takie płaszczyzny przecięcia, no na przykład tu. Tylko musicie Państwo wiedzieć, że robię teraz to z partyzanta, więc może mi nie wyjść, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Tu sobie stawiam kreseczki na tych liniach. OK. Finish sketch. Postawiłem sobie dwie kreski. Te dwie kreski postawiłem po to, aby móc to nacisnąć, opuścić to w dół, o, tak jak teraz, opuszczam to w dół, no tutaj jeszcze mam to, dobra. Tu mi jeszcze to będzie przeszkadzało, ale chcę Państwu coś pokazać, co można tutaj zrobić. To uznajmy, że Państwo tego nie widzą, ja to później usunę. Dajmy na to, niech tak będzie jak teraz, minus 10. I teraz na przykład, żeby ładniej to jeszcze wyglądało, to ja bym tutaj sobie podjechał, o tu, i bym to ładnie wyprofilował, o. Tak jak teraz. OK. I tu bym sobie to nacisnął. Znowu. O, przepraszam. Muszę powiększyć sobie. Dobrym sposobem jest też rolowanie rolką myszki, po to, aby, jeżeli czegoś Państwo nie mogą zaznaczyć, aby sobie w to rzeczywiście trafić. Cyk. I zaokrąglenie 11,50. Może być. No to sprawdźmy, co się stanie, jak to spróbujemy zaokrąglić. O, wyszło nam ładnie. I teraz mam już inną wersję mojego boksika. Tu jeszcze moglibyśmy tak ładniej zrobić. Oto. O, zrobić tak jak teraz. Możemy tak ładniej zrobić, tak aby ten boks był taki bardziej owalny i taki estetyczniejszy. No już teraz ładnie to wygląda. No już tak będąc dokładnym, to jeszcze bym to dziabnął. Tutaj z tej strony i tą krawędź bym dziabnął, tak żeby ładniej wyglądała zaokrąglenie. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że teraz jako
perfekcjonista, mam już tą całość gotową. Tak ładnie wykonane pudełeczko, gotowe jest do wydruku. No dobrze, proszę zobaczyć, jak długi mam warsztat swojej historii. Do każdego z tych elementów mogę powrócić. Nie chcę zaokrąglenia tego obiektu. Odnajduję go w rysie historycznym. On jest tutaj, w tym miejscu. Klikam prawym, usuń i wrócił niezaokrąglony obiekt. Do każdego z tych ruchów mogę powrócić lub go dowolnie zmodyfikować. Przypominam, że jeżeli na przykład zmieniłbym rozmiar jakiegoś elementu, na przykład przestawiłbym tą ściankę w lewo, w prawo, no to wtedy ta ścianka przestawiona w lewo lub w prawo miałaby wpływ na finalny wynik tego mojego całego obiektu. No ale mam już ten obiekt zrobiony. Przyjmijmy, że jest on już gotowy. Wypadałoby go zapisać. Napiszę go tutaj Box Mentor. Wyślę go później do Sylwka, czy też do siedziby firmy, po to, aby można było go wydrukować i sprawdzić, czy rzeczywiście da się wydrukować taki boksik i czy rzeczywiście ma on jakieś takie użyteczne znaczenie. Dobra, 2 minutki, no to wypadałoby teraz porozmawiać na temat naszego uchwytu, bo uchwyt będziemy robili bardzo, bardzo prosto. Klikam na nowy projekt, wybieram sobie szkic. Ja tylko dodam, mógł spokojnie, masz promocję, masz dodatkowe 5 minut. Zaczęliśmy troszeczkę później, tak więc nie stresuj się, to nie jest tak. Godzina jest przyjęta, moi drodzy, natomiast na czasie mamy 56 minut, więc spokojnie, Łukaszu. No dobrze, to będę mówił wolno. Więc teraz wybieramy szkic. A tak na poważnie, haczyk jest super prosty. Jeżeli chodzi o stworzenie haczyka, zrobię go za pomocą linii, czyli na początku jestem, jeszcze raz, wybieram sobie szkic, nowy szkic i wybieram sobie płaszczyznę, płaszczyzna od góry. Haczyk, który będę tworzył, robię teraz za pomocą linii. Jednak lubię mieć punkt zerowy układów współrzędnych w swoim miejscu, więc rączka, przyciągam go w dół, wybieram sobie linię, klikam raz. Taki haczyk może mieć jakieś, nie wiem, 10 cm. Dajmy na to, niech to będzie setka, 100. Po kliknięciu linia jest rysowana. Tak jak teraz, mamy stówkę. Taki haczyk może mieć jakieś 30 mm szerokości. 3-0, Enter. Następnie dalej doklejam się z linią, zamykam ją tu i zamykam go tutaj. I teraz wyjątkowo ja już sobie w tym haczyku zaplanuję moją, ponieważ mam te wymiary tutaj, zaplanuję sobie te otwory, które będą gdzieś tutaj funkcjonowały i będą tutaj oznaczone. Więc rysuję sobie linię pomocniczą, żeby było mi wygodniej. Pierwszy otwór będzie na wysokości, dajmy na to 20 mm. Enter. Drugi otwór będzie oddalony o 20 mm od tego poprzedniego. OK. Nie, nie 20, będzie to źle. Będzie jeden otwór, dodajmy sobie na przykład tak na około 30, może być 30, to będzie drugi otwór. I tu też będziemy mieli 3 dyszki, będzie to trzeci otwór. Enter. Dlaczego ciąłem to tymi 3 odcinkami? Bo odcinki, proszę spojrzeć, że jeden odcinek jest zaznaczony na granatowo. On się rozpoczął tutaj i skończył się w tym miejscu. I ja teraz, tworząc otwory, będę doklejał się do końcówki tych odcinków. Czyli jak zobaczę tutaj końcówkę odcinka, tu, to zrobię sobie otwór, który będzie miał średnicę na przykład, no nie wiem, tam kołki, no mogą być powiedzmy M6, niech to będzie 6 mm. Enter. Widzicie Państwo, że środek tego mojego otworu jest na początku tej mojej linii, która jest tutaj linią narysowaną. Drugi kołeczek, który sobie będzie mocował ten mój obiekt, też będzie miał 6 mm szerokości średnicy. I trzeci otwór to będzie ten właściwy kołeczek, ten haczyk właściwy. Niech będzie trochę większy, niech będzie miał na przykład 10 mm. Zrobione. No to wypadałoby teraz usunąć linie pomocnicze, które sobie stworzyłem. Dobra, 2 otwory M6 na śrubę 6, na kołę 6 mm plus ten haczyk 10 mm. Kończę szkic. Super.
No dobra. Zaznaczam teraz podstawę. Jeżeli teraz ja to wyciągnę do góry, to zrobią mi się 3 otwory. Ale nie chcę 3, bo ten 3 ma być wieszakiem. Więc zaznaczam. Zaznaczam jeszcze to, co jest w środku tego 3. Klik. Jadę sobie do góry. O. Na przykład, ile może mieć? No 12 mm, 10 mm, centymetr. Niech będzie jakieś 14 mm. Enter. Miejsce na kołki już mam. Fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy. No to dobrze byłoby jeszcze, żeby zrobić sobie takie miejsce, żeby schować ten nasz kołek, tą śrubę od tego naszego kołka rozporowego. Wybieram sobie zaokrąglenie, zaznaczam jedną krawędź, drugą krawędź i teraz mówię mu, jak głęboko ma się schować, na przykład na 3 mm. OK. Tu już mam tą część zrobioną. No to fajnie byłoby teraz dokleić się do tego naszego 3. kółka, które narysowałem i to 3. kółko w jakiś sposób tutaj wyciągnąć go do góry, tak aby ten haczyk mógł tam powstać, no bo będziemy go wieszali o w taki sposób i tu będę wieszał na przykład kluczyk albo nie wiem kurtkę czy tam cokolwiek innego. No to wracam, tak jak opowiadałem Państwu poprzednio, do szkiców i pokazuję szkic, który tutaj był. Pokazując szkic, który był, zaznaczam sobie w środku tą naszą elipsę. O. I wybieram sobie teraz, poczekajcie, żebym ją sobie zaznaczył, to muszę chyba wejść do widoku od góry, od dołu, przepraszam, już opowiadam. Zmieniam widok na widok od dołu, ponieważ nie mogę jej tak zaznaczyć. Teraz, gdybym chciał ją wyciągnąć, to on mi chce wyciągnąć tą płaszczyznę górną, albo boczną, albo tą, która znajduje się z lewej strony. Muszę zmienić widok tak, aby podejrzeć od strony dna. Przy podejrzeniu od strony dna mogę zaznaczyć ten element i wyciągnąć go do góry. I ja go teraz wyciągam do góry. O. Tylko po wyciągnięciu do góry on chce się wyciąć, bo tutaj po prawej stronie jest ustawione na wycięcie. A ja bym chciał, żeby on nie wycinał mi otworu, tylko żeby mi zrobił nowy obiekt. Tak jakby nowy walec. Więc operacja nie wycięcie, tylko operacja połączenie. I teraz tworzy mi się nowy, duży walec. Ja go zostawię na razie na takiej wysokości, jak jest teraz. O, tak jak tu. Na 25 mm. Jest OK. Teraz, ponieważ słabo to wygląda i podejrzewam, że spadałoby nam to strasznie, więc ja bym chciał teraz zrobić taki stożek tutaj u góry, tak aby nasza kurtka powieszona, czy kluczyki, by nie wypadały. Najeżdżam sobie na tą płaszczyznę, tą, która jest teraz na niebiesko zaznaczona, wybieram wyciągnięcie, wyciągam ją jakieś 3 mm do góry, czy 4, ale tutaj jest taki magiczny przycisk, taka magiczna obrotnica, jak ja sobie ją przesunę do lewej albo do prawej, to okazuje się, że albo się z tego zrobi stożek, albo z tego się zrobi taki kielich. Mnie interesuje kielich, bo ten kielich będzie powodował, że jak włożę tutaj kurtkę, czy też jakiś kluczyk, to po prostu nie będzie spadało. 4 stopnie, 25, kąt 25 stopni, połączenie, klikam na OK. No i teraz mam gotowy mój haczyk. Mógłbym jeszcze pobawić się, tak jak widzieliście Państwo na przykładzie, żeby, o, weźmy sobie rączkę, jak widzieliście Państwo na przykładzie, żeby go na przykład tutaj jeszcze jakoś ładniej potraktować, na przykład aby był zaokrąglony z tej strony, to też mógłbym sobie zaokrąglenie w nim zrobić, o. No, weźmy się tutaj, pokaż, gdzie ty masz ten widok. Niech tu będzie jakiś fragment taki zaokrąglenia, żeby nie był taki bardzo, bardzo sztywny. No, tutaj jeszcze to zaokrąglenie mi się za bardzo cofnąłem. OK. I teraz przy widoku trójwymiarowym mam ten uchwyt na haczyki gotowy, jest z otworami przelotowymi, z tym naszym haczykiem gotowy do tego, abym go mógł sobie zawiesić u siebie na swojej szkolnej ścianie, w swojej pracowni i być, o poczekajcie, spróbuję go sobie przestawić tak na widok, weźmy tą orbitę, o, tak jak teraz,
No, musicie mi wierzyć, że chciałem go pokazać w takiej formie właściwej. Nie będę już się tutaj bawił, bo dzisiaj już coś mnie zawodzi, mój umysł po tylu godzinach pracy. Także tak to wyglądało. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, już sobie zamknę udostępnianie, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Przypominam, że było to no, tata Łukasza. Dobry tata Łukasza. Jakbyś jeszcze się Łukaszu tak pokazał już na koniec, to bardzo byśmy docenili. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Więc tak, ja zgodnie z obietnicą, słuchajcie, wrzucam link do certyfikatu. Pozdrawiamy tatę Łukasza, który to za tydzień właśnie, jak już jest tata Łukasza i chłopaki zawsze się odwiedzają, że tak powiem, na webinarach, bo ojciec jest wspierający, ale syn też bywa wspierający. Więc słuchajcie, tata Łukasza będzie z nami za tydzień, bo tata Łukasza zajmuje się laboratoriami przyszłości z zakresu fotowideo. I już zapraszam o godzinie 20, ponieważ wiecie jak to jest, tata może dłużej siedzieć, a Łukasz nie za bardzo, bo zaraz trzeba kolację, paciorek i spać, to Łukasz musiał być o 19, natomiast tata Łukasza jest o 20. Jeszcze jeżeli tata Łukasza to oczywiście Darek Nowak, czyli ekspert od audio-wideo. Słuchajcie, a ponieważ chłopaki są z Radomia, to jest normalne, także że tak się bawią. Natomiast moi drodzy, słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Łukasza, to teraz jest ten moment, kiedy możecie mu je zadać śmiało. Natomiast słuchajcie, ja chciałem powiedzieć i Łukasz za chwilę też doda, że możecie Łukasza zaprosić do siebie do szkoły albo do domu, dokładnie, słuchajcie, gdzie tylko chcecie tak naprawdę. I w domach i w zakładach pracy. Dokładnie, słuchajcie, ponieważ Łukasz zajmuje się wieloma rzeczami, podczas druku 3D, poprzez, słuchajcie, VR-y, czy chociażby cyfrowe bezpieczeństwo i wiele, wiele innych, to ja tylko rzucę wam link, słuchajcie, do strony, gdzie możecie zobaczyć, z czym tego Łukasza możecie do siebie zaprosić. Ja w imieniu Łukasza też was zachęcam, ponieważ to będzie przede wszystkim świetny czas i na pewno nie będą to zmarnowane pieniądze wasze lub waszej dyrekcji. A Łukasz, może opowiedz dosłownie kilka słów o tym, co takiego można, słuchaj, z tobą porobić, jak się ciebie zaprosi. No, słuchajcie, tak naprawdę to, tak jak widzieliście tutaj po samym Fusion 360, po tym, gdzie sobie tutaj robiliśmy, nie jest to oprogramowanie gdzieś tam dla mnie obce. Modelowanie precyzyjne, czuję się w tym dobrze, nie mam problemu z tym, żeby w jakiś sposób odwzorowywać części. To jest bardzo fajna sprawa do tego, żeby dzieciaki nauczyć po pierwsze rysunku technicznego, bo mamy tutaj rzeczy, które są rzeczami trójwymiarowymi, żeby wejść na inny poziom trochę po Tinkercadzie, gdzie tak jak widzieliście tutaj, można wiele rzeczy zrobić, jednak wypadałoby gdzieś w jakiś sposób sobie te rzeczy samemu zaprojektować lub wymyśleć. Bardzo często też trochę inne spojrzenie na pewne elementy są wskazane. Jeszcze pozwolicie, że udostępnię na sekundkę ekran i teraz po tym, co dzisiaj tutaj pokazałem, to zobaczcie, jak teraz prosto byłoby zrobić na przykład uchwyt na telefon. Przepraszam, rzeczony, który był wcześniej, bo tak naprawdę to jest, kasujemy bryły, to jest jeden szkic, kasujemy szkice, które są niepotrzebne, to jest jeden szkic, który jest narysowany, a potem został wyciągnięty, czyli potem użyłem do tego ekstruzji po to, aby go wyciągnąć i powstała bryła taka, a nie inna. Każdy z tych elementów, to jest na przykład figurka EdTechu, EdTech Poland, czyli tak naprawdę operator programu Laboratoria Przyszłości poprosił mnie, abym stworzył taką trójwymiarową figurkę, która była potem drukowana i rozdawana na gali. To jest właśnie ona. Ona, która symbolizuje logotyp całej tej fundacji, o której tutaj mówimy. Haczyków może być tutaj mnóstwo. Ten, który jest tutaj zrobiony, to też proszę spojrzeć, że tak naprawdę to jest nic innego jak szkic, który został przeciągnięty. Narysowanie takiego czegoś na płaszczyźnie, a potem wyciągnięcie nie jest jakąś wielką filozofią, czy zrobienie trójotworu też jest dosyć prostą rzeczą. Tylko wiele rzeczy jesteśmy w stanie tutaj sobie zrobić w formie takiej, wiecie, w formie zabawy w Tinkercadzie, ale jednak Fusion nam daje super dużo możliwości. Po drugie, mówimy tutaj o precyzyjnym modelowaniu. Mam na myśli naprawdę super precyzyjne modelowanie co do jakiejś tam części milimetra.
Oczywiście nasze drukarki też nie tyle, nie tylko to, nie wydrukują tego z dokładnością jakąś tam do części milimetrowych, bo my nawet mówimy tutaj o skurczu materiałowym, które jest związane z rozpuszczaniem materiału i jego stygnięciem, czy też na przykład z jakimiś tam powiedzmy procesami przy tworzeniu okręgów, no to też mamy jeszcze inną bajkę, nie? Natomiast w tym wypadku w grę jeszcze wchodzi wymiarowanie obiektów, nauka wymiarowania, posługiwanie się submiarką, mikrometrem, czyli takimi rzeczami, które są no, dosyć ważne, jeżeli chodzi nawet o jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, życie codzienne młodego obywatela płci męskiej, może tak, nie? No i plus, tak jak Sylwek wspominał, jeżeli chodzi o szkolenia z cyberbezpieczeństwa, zajmuję się tym praktycznie na co dzień, pracuję też w Kielcach na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, gdzie prowadzę zajęcia na Wydziale Kryminologii dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, dotyczące wykrywania fałszerstw w obrazach cyfrowych, takiego bezpieczeństwa związanego z socjotechnikami, chociażby dzisiaj miałem przyjemność szkolić seniorów z tego tytułu, opowiadałem im o tych wszystkich wyłudzeniach informacji, od sprzedaży kocy z wełny merynosów i garczków Filipiaka, po jakieś takie rzeczy typu wycieczki, czy też telefony od wnuczków nieistniejących, żeby nie dali się naciąć. Lub ojców. Tak. Tata Łukasza, nie zawsze jest tata Łukasza, musimy pamiętać też. Tak więc słuchajcie, dziękuję bardzo. Zerknijcie, zachęcam na link, który wam udostępniłem i tak jak powiedziałem, Łukasz, człowiek radomskiego renesansu, naprawdę do tańca i do przytulania. Z Wenecji Północy. Radom, Wenecją Północy. Tak jest. Doleci od kwietnia, doleci wszędzie, a tak naprawdę słuchajcie, od stycznia można go zapraszać i umawiać się z nim na szkolenia. Łukaszu, jeszcze raz bardzo tak, ci dziękuję. Bo niestety taka tajemnicą Poliszynela jest to, że od stycznia, że tak powiem, żegnam się trochę z polską edukacją w wersji takiej ponadpodstawowej, ponieważ odchodzę ze szkoły. No już tak odchodzę. To tak powoli trzeba powiedzieć. Urlop sobie bierzesz, żebyś miał czas. Chociażby na odwiedzanie dalekich krewnych. O. W Szczecinie. Dokładnie. Dokładnie. Tudzież gdzieś indziej. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek, czy coś będziecie chcieli od Łukasza, możecie łapać go zarówno na grupie Zainspirowani, jak i bezpośrednio, ewentualnie wbić do niego na adres gierek.edu.pl. Dobrze zapamiętałem? Nic nie pomyliłem. Poprosiłbym, żebyście mnie oznaczali w poście, będzie wtedy wygodniej, ponieważ tak, nie wszystkie grupy gdzieś tam monitoruję, ale jestem aktywnym członkiem grupy chociażby Laboratoria Przyszłości w Praktyce, gdzie jestem ekspertem od VR-ów i od rzeczywistości rozszerzonej. Także zapraszamy. Łukaszu, dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za bycie z nami. Dziękuję również. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu odpalicie Fusiona, założycie darmowe konto i spróbujecie własnych sił, a potem słuchajcie, z dzieciakami coś działacie, pochwalicie się tym przede wszystkim później, również nam. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i wesołych świąt wam życzę, bo już się nie będziemy widzieli. A ja za tydzień jeszcze wpadnie. Wtedy zobaczymy się z Darkiem. Dzięki bardzo jeszcze raz i dobrej nocy. Dobrej nocy.